Oj, to sobie tam was sobie kolej maciku scali, stajemy w Assassin's Creed Valhalla i skończę te pizze, jakieś zabudowanie w ramach tej misji pobocznej. Być może chodzi o to właśnie, żeby tutaj się udać z tą dziewczynką i no to nie do końca jest zabudowanie, ale tutaj wiecie, no drewniany pal jakiś. Wiecie, co mam wrażenie, że albo ta misja jestem ślepy, żeby pójść. Albo tutaj coś się zepsuło i do końca nie zaczytało, ponieważ miała być ogólnie gromadka dzieci, a jest tylko jedno dziecko. Od tego zacznijmy. Ja sobie no wyjątkowo usiadłem między odcinkami i spojrzałem dokładnie na przebieg tego zadania, tak? I tutaj no należy po prostu znaleźć te dzieci, które są właśnie tutaj. W ogóle to jest ostatnie zadanie poboczne w Norwegii, jakie mam do wykonania, więc nie ma mowy, że pomyliłem się. Po prostu należy znaleźć prowizoryczne zabudowania wykonane właśnie przez dzieciaki, które będą symulować. No tak trochę fort, tak? To chciałem uniknąć mocno myślanego w tym momencie, ale ja tutaj no autentycznie niczego nie widzę i w tym momencie mam wrażenie, że nie mogę tego zadania poprawnie wykonać. Tutaj zobaczcie, dzieciak się zatrzymuje w tym miejscu. Można pójść jeszcze kawałek do przodu. Tu jakieś lisy śnieżne czy inne zwierzaki są, ale nie chodzi o walkę z nimi. Chodzi o to, że tu po prostu najzwyczajniej w świecie nic nie ma. Tak więc nie za bardzo mogę zająć się tym, o co prosi mnie dziecko. Jednak jeszcze trochę można poeksplorować rzeczywiście, żeby sprawdzić, czy coś gdzieś może pojawić, czy coś. A ty, Bomber, nie krzycz. Wszyscy wiem, że padany najazd, tylko właśnie no nie ma sama co czego i nie ma gdzie tego najeżdżać. A czekajcie, czekajcie, tutaj coś jest. Widzicie, po prostu przeoczyłem nikczemnie. Czyli mamy tutaj coś rzeczywiście. O, beda. Ty tak odwiesz. A czy to może wybuchnąć? Ach. No, co ja się łudziłem. Tu ktoś jeszcze jest? Jak najbardziej tak. No dobra, to chyba wszyscy. Ale no już ja się powyprawię, mam takie wrażenie. Tu słyszę jakiś skarb jeszcze w pobliżu. To w ogóle fajnie, jakoś o co pytasz, taki no. Mimo to się przy nim bawią, no tak ja wiecie. Czego nie rozumiecie? O, jest jeszcze skrzyneczka. Proszę. Chyba coś nie pykło temu młodemu, widzę. No ale na pewno zdarzy się z pierwszej ekipy, że bank wizualny. A successful raid. Yes. With your help we slaughtered the Raven clan for good. The Raven clan, you say? Yes. Just like Chotve Jarl's stories. One day I'll be just like him. No. No świetnie, tak? Słuchajcie, tutaj widać, że dobrze, że może nie wiedzą, że to my jesteśmy też z klanu Kruka. Ciekawe, jakby wtedy zareagowały dzieciaki. Tymczasem tu już ogólnie niczego nie ma do zrobienia.
co innego tutaj jednak. I w tym układzie. Raz, dwa i myślę, że szybka podróż na łódź. Tamty powinno być teoretycznie najszybciej, a praktycznie zobaczymy oczywiście, to wszystko wyjdzie w planiu. W sensie, plan jest taki, żeby w tym odcinku i najpóźniej w kolejnym zamknąć Norwegię i wrócić już na wyspę, tak? Czyli by się poszło na Winchestre. Pobycham tu skończę, zobaczę jak tam wszystko będzie wyglądało w Winchestre. Czy będziemy mieli chociaż chwilę dla siebie, czy będziemy wiecznie atakowani. I według mnie no, potem będę decyzję, co będzie kolejne. A właśnie, gdzie jest nasz kiciuch? Albo z tych ze starości. Let's go! Albo nie. Zresztą sobie tak daleko zasadza po prostu o jego bezpieczeństwo, czy coś. Jakoś wątpię, żeby chodziło o to, że nie przeszedł szczepień obowiązkowych na wścieklizę, czy ile tam wesoło dolegliwości zwierzęce. Oczywiście wesoło dolegliwości zwierzęce to jest sam cudzysłów. Wow, nie. Jezu, co to się wydarzyło? A się na chwilę spuścić z oczu i idzie. No już. Płyniemy. Dobra, poszło. I żagiel. Oj, to mi się podoba. A to co się dzieje? Słuchajcie, mamy anomalię. Jak to ma się do siebie na mapie? To powinno być tym. Nie no, anomalia być tym lub kolejnym. To co, póki co chcę tutaj przejść wszystko po czyście i mieć już święty spokój. Ale myślę, że na taki jeszcze będzie można wrócić. No i zobaczcie, są foki. Rzeczywiście fiordy odwagi to można spotkać dziko żyjące foki, lwy morskie i inne wesołe zwierzaczki. Znaczy jednak nie zamierzam z żadnym z tych zwierzaków walczyć, bo jednak no nie pada i czas na to w tym momencie. A też to jeszcze wypadałoby, tylko przypomnę tutaj przypłynąć. Bo tak właśnie nie wiem, czy tam by nie było lepiej pójść na sam koniec, czy kiedyś tylko trzepane z drugiej strony, ale wiecie, mieć trzepali, mieć trzech opali, to jest sześć opali, bo od minus trzech do plus trzech idzie wszystko. Także no i woda, ty w górę. Widzę, że podczas się niczym kozica górska. Zresztą nie powiem, co się wydarzyło dzisiaj, w pierwszym odcinku. Jeżeli chodzi o Basima, no to mówił o dziecku, ale mi się wydaje, że Basim teoretycznie może być Lokim. Właśnie jakieś dziecko miałoby niby cierpieć czy coś. A może kojarzyć, jak właśnie w Asgardzie Lokiemu zależało na tym, żeby Fenrir nie został zabity przez Eivora. Tudzież no, boga, w którego się wcielił, czyli według mnie Odyna. I jeżeli tak by to spojrzeć, to teoretycznie by to pasowało. Co ty tam jesteś, dziadu? Już cię wezmę. Już, nic się nie bój. Rzeczywiście jakieś małe pobojowisko tutaj mamy. Znaczy, to jest pobojowisko małe i święta kula przy okazji. A opal nie wzięty. Oj, Eivor, masz dziurawe łapy, ewidentnie. Jedno srebro, no. Poczułem się bogaty w końcu. Tymczasem to jest kolejny opel, przy okazji synchronizacja. Tylko co tam jest? Czy w ogóle tam coś jest i czy czegoś... Czy żadnego rzeczywiście, żadnego ta lina została zamontowana, czy tylko tutaj jest po to, żeby się przechodzić fajny widok? Pojęcia nie mam. Ale to zawsze można oczywiście sprawdzić. No i wod wyżej.
licznie. I teraz jeszcze wyżej. Miesiąc jak to na Valhalla, nie może odmówić widoku ani niczego innego. To jest bardzo udana produkcja. Z wadami, które już nakreśliłem wiele razy. Ale liczę, że kolejny Assassin's Creed, bo wątpię, żeby nie powstał, no musi powstać. Liczę, że po prostu, że będzie no przełomowy dla tej serii i po prostu te niedociągnięcia, które są obecnie, zostaną wyeliminowane. Wyskórzę Ulriken. Czyżby to był najwyżej położony punkt synchronizacyjny w całej grze? Bardzo możliwe. Tak czy tak. Opal został zebrany. Jest i żerć. Więc wejdźmy. Rzeczywiście, no widok jest świetny, to jest pierwsze skojarzenie. Gdybym nie wiedział, co Norwegia, to bym mówił od razu Arktyka czy na Antarktyda. A tutaj się okazuje, że jednak, kurczę, jednak nie. A chyba tutaj coś mamy. Znaczy coś jest, proszę bardzo, nie mamy. Co rzeczy zliczyłem nogą w wypowiedziach, ale jak widać, nie zawsze to idzie najlepiej. Eivor... Jak to być ten skok wiary? Tak, żeby Eivor się za bardzo właśnie nie uszkodził. A wszyscy jeszcze wyczyścimy sobie, wyczyszczę sobie tutaj tą wschodnią część, która ogólnie po prostu, wiecie, pozostała. I tutaj jakieś dechy jeszcze widzę. Tylko czy to będzie można zniszczyć? A nie, po prostu most wziął i uległ zniszczeniu. A dopada mnie przez pogodę, czy dzięki pogodzie. I teraz tak, tam jest opal, to jest bliżej niż tam. Kurczę, no dobrze, no może i tak rzeczywiście jest. Tylko pójdę z tym, co sugeruje gra. Jest to bliżej byłoby tutaj, a nie tam, chociaż no troszkę to wygląda przeciwnie, że tu jest, ale tam jest bliżej, no ale po prostu być może perspektywa ma ogromne znaczenie w tym wypadku i dlatego tak to odczuwam. Czyli te liście wyglądały tak, kładę na drzewo, jakby to lewitowało, tam po prostu się nie drżało drzewo. Ale jednak po prostu źle spojrzałem i wszystko jest jak należy. Dobrze, Eivor, wspinaj się. No, dasz radę, wierzę w ciebie. Pokażę, co cię stać. Jeszcze wyżej. Prawie jesteś u celu. Dobrze, opal zdobyty. Tam jest również kolejny. Tu jest jakaś tajemnica, to mam wszelką wątpliwość oczywiście. Jednak na co to można liczyć? Słaś. 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 O proszę, jest i szósty Drengr. Bo wiadomo, że jest ich sześciu. Jednak właśnie gdzie był ostatni, pojęcia nie miałem. Spokojnie, odprawię cię na drugi świat. Nie musisz się martwić. Tak, skrzynka. I pomógłby może. Ragnar Lothbrok knew this and bade me carry only boards as a challenge. Now he is gone, and I remain. I wish to die, but I cannot, for he made me too strong. Now I spend my time longing for his company. You must have a weak point. None that I'm aware of. I was always the center of Ragnar's shield wall. He trusted me with the defenses of his great army. My flesh, scarred and trained by Ragnar,
is now like an iron weave. It pains me. How can I join him if none can kill me in battle? I see no way in which this can occur. Unless you prove me wrong, fair challenger. Let me do the honor of breaking Ragnar's shield wall. I hope you will. Let me now prepare the shield wall. Lord Ragnar, will this be the day? I właśnie pytanie brzmi, czy dowiem się, w którym miejscu spoczywa Ragnar? Macy u ciebie go grubo odwiedzić, że taki oczywiście jest. A tutaj widzę, że... No przeciwnik, rzeczywiście on tymi tarczami potrafi wywijać. Dlatego... Warto przede wszystkim dowiedzieć się, gdzie jest jego słaby punkt. Dowolny słaby punkt. Kolano. Dami również, lewe, z tego co zauważyłem. A trzeci punkt, plecy. Samacem się nie cieszył, gdyby tak było. Ale póki co jest jeszcze w tym miejscu ma to, żeby trafić, tak? Dlatego być może Samacem opieram swoje ataki. Tam gdzie nie powinienem. Tą rzeczą sobie temat jest taki, że jest pierwszy przeciw nawet w pełni tarczami. Także on może być początkowo problematyczny, ale później liczę, że jednak go przywyknę. Aha, to jest ręka jako trzeci punkt słaby. Bardzo niedobrze. Bo to będzie ciężko trafić. No chodź do mnie, chodź, śmiało. Nie lękaj się. No i może być rzeczywiście najbardziej wymagającym dręgrem. Bo trzeba potrafi uderzyć tymi tarczami. Trzeba mu to oddać. Dobra, unik. Kurde, czynasz to? Prawie mieliśmy to damię. Nóżki chyba nie da, ale teraz to poszło widać w damie i... Właśnie, no z tego nic nie wynikło. Ten cały problem. Dobrze, unik kolejny. Właśnie nie rozumiem, że otrzymuję obrażenia w ramię, ale wytrzymałość tam w ogóle nie spada. Już trzeba powinno spaść mu z tego ramienia dwa razy przynajmniej. Dobrze, może zmiana łuku na snajperski tutaj by coś zdziałała. Ale niczego nie można przesadnie pewnym. To chciałbym go skopać z tego udwiska. Ale może być problem. Mówiąc otwarcie. Ta unik. No co, może nie ma co się bawić tutaj w wytrzymałość jego. Po prostu warto by skupić się na tak, ale w końcu proszę, no popełnił błąd. Oddał ramię. I trzeba jeszcze mu lewą dłoń zgadnąć. To będzie arcy trudnym zadaniem na tarczach. Rzecz chyba ciężko podejmę. Tylko, że... To może mi się w ogóle nie udać. Kurczę, tak mi jeszcze mocniej, wiesz? No chodź tutaj z tą ręką wyciągniętą.
Tak, to będzie jedenka. Thor, guide my blows! Wow. Czy to jeszcze nas sięgnął? Co z całą pewnością? Coś, czego się nie spodziewałem, ale... Należy z tym na uwadze, tak może się wydarzyć. Tylko teraz tak, gdyby się udało... Jeszcze mu jakoś... tą wytrzymałość zbić. Może koniecznie atakując całą rękę. To na pewno byłoby o wiele łatwiej, tylko że właśnie. Bardzo mocno tej dłoni zależy. A to mu końca ten powiększenie z moim przeciwnikiem. Patrzę na taki bliski dystans. Więc to tak trochę średnio wygląda. Może za silny atak włócznią coś pomoże. Chociaż widzę, że niekoniecznie, bo tak trochę mocno się tej broni. Ale jeszcze jest szansa. Da się zrobić, dawaj rękę. Słuchajcie, no opisy sędziśmy bez... Zostałem bez strzał, tak? To może jakąś jeszcze uda mi się wygrzebać skądś, ale... Może być problem na dłuższą metę. Wstałem jesteś trupem. Ślicznie, Eivor. Jest to walka na cierpliwość. I tyle, on nie jest szczególnie trudny. Po prostu bardzo zależało na tym, żeby tą wytrzymałość to zwalić. Jeżeli potrzebnie użyłem kopnięcia, bo nie dość, że nie weszło. Tutaj lepiej się stawiłyby toporki. W moim przekonaniu. O, już odbił. Zmieniam na ciebie łuk. Łuk sam powinny być strzały jakieś. Aż 3. Dobra, ale są, to najważniejsze. Szadenki dać nie chcę niestety. Osał w rozum. Unik. Zobaczcie mi zależnego dłoni, myślę. Że coś się tak trochę męczę. Mimo tego, że nie powinienem był się męczyć. Trzeba się natarczyć, niestety. Tylko... Mocno z tego też, no... Zmarnowałem okazję. Trzeba się wrażenie przy okazji zadać. A nie tak być powinno, mimo wszystko. Dobra. Kurczę, chwycił mnie jeszcze. A szkoda, dlaczego blokady całkowicie na mnie walują z sobie tą adrenalinę. Ale to już długo nie potrwa z drugiej strony, więc... Aż takiej tragedii nie ma, można powiedzieć. Jakieś strzały by się przydały, ale widzę, że ich w ogóle tu nie widzę. A to w sumie nie ma co się dzieje, no...
Nie możemy tutaj skorzystać z jego słabości największej, tak? Jeżeli już nie mamy... Właśnie strzał. Thor, guide my blows! Może chyba też... Ej, woda. Trzeba demobilizacja, bo... To póki co jeszcze gra w miarę w porządku, ale za chwilę... To może być duży problem egzystencjonalny. Jeżeli zacznę jeszcze to leczenie, to... Może być dwojako. Albo nasz sukces, albo klęska. I never thought I would feel this. Vulnerable. A jednak czujesz. Death lurking near. Nie ma sprawy. Die now. Dobrze, niech się otworzy. Wtedy nie ma co iść cios za cios. A wtedy Orvik według mnie może mieć przewagę. No. Otworzę tarczę. Kurczę. Ale prawy się powiem, ma jednak potężny. Chłopak, nie ma co. To trzeba mu oddać. Tak myślę nad zmianą broni na... Na topór Huskadla. Może to będzie najlepsza opcja. Ale póki jeszcze mogę... Tak potestować tą włócznię. Przecież nie ma co domakować i... Rzeczywiście zmiana by się przydała. Topór Huskadla. I tak zobaczę. Jak to pójdzie. No chyba trochę lepiej to będzie szło na obrażeniach. Pod kątem tego topora właśnie. Dobra, Eivor. Walcz. Dobra, już tylko kilka ciosów zostało do wyprowadzenia. Proszę bardzo, jest ogłuszający, to chciałem. Uff, dobrze, czyli po zmianie broni. Ale jednak się udało. Gungnit znowu wyposażony. Pomówmy z nim. I've been breached. Victory is yours. Victory is mine. Stand fast and tall, he who cannot die. The gates open for you. A scroll recounting Ragnar Lothbrok's death. Aha. Czy ten coś mi w ogóle ciekawego da, czy tak niekoniecznie? Zadanie, no dobrze, to będzie to wykonanie pewnie w Anglii. Jednakże moi drodzy, teraz otrzyma od nas Eivor ten punkcik tutaj na Mistrzostwa Wilka może. I słuchajcie, plan jest taki, żeby w ostatnim dzisiejszym odcinku wyczyścić sobie tutaj te trzy opale i przy okazji tu się rzucić. Te opale, które są tutaj. Jeżeli nie zdążę, to zgadnę też w odcinku kolejnym, a póki co znaczniki można ustawić. I zakończycie, no, dla was, dzięki za obecność, trzymajcie się, pa pa!